Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam Was na film, w którym wspólnie z Mikołajem zrobiliśmy ten właśnie świetny, niesamowity, cudowny garaż. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. Pierwsze co to zaczynamy sobie od projektu. Nasz projekt z Mikołajem wygląda właśnie w taki sposób. Projektowaliśmy go długo, zastanawialiśmy się razem, jak to zrobić, gdzie zrobić coś lepiej i wyszło tak, że ostatecznie stanęło na takim projekcie tutaj z drzwiami, które się rozwierają, bo z takimi, które będzie można otwierać, klameczki tutaj, jak widzicie, dwie, no i tutaj zaczaski wszystkie, które będą nam ten garaż trzymać ze sobą, tak więc ten garaż został tutaj zaprojektowany i następnie położyliśmy sobie go na takie elementy, żeby móc wszystko powycinać. Czyli w tym momencie położyliśmy to po prostu na płasko, żeby przejść teraz do kolejnego programu, do programu do cięcia. Będziemy to ciąć na laserze i właśnie teraz sobie tam przejdziemy. Jak już widzicie na ekranie, mamy tutaj otwarty projekt z tym garażem. Tutaj on już leży. Mam tutaj powybierane co, jak będę ciął, w jakich to będzie ustawieniach. Tutaj też mam zaznaczone od razu taką ramką pomarańczową moją deskę, na której to po prostu leży ten cały projekt, żeby go teraz wyciąć. Program do wycinania nazywa się Lightburn. Ja go bardzo lubię. Nawet kupiłem sobie jego pełną wersję z tego względu, że tam jest jakiś trial, który się szybko dosyć kończy. Natomiast my dosyć dużo z tego korzystamy, więc opłacało nam się jak najbardziej zainwestować, żeby mieć taki profesjonalny program do tego. Oczywiście Wy możecie skorzystać z jakichś darmowych programów, nie musicie od razu dla jednego projektu kupować program. Natomiast tak to wygląda tutaj w tym konkretnym programie. Tutaj mam już położone też elementy, które będę ciął później, a teraz mamy tutaj położone te dwa elementy, czyli tutaj dach. Nie, przepraszam, to nie jest dach. To jest ściana tylnia i tutaj drzwi z ścianą frontową. Tutaj miejsce wycięcia jest na klamkę i właśnie tak sobie to teraz wytniemy, żeby zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Wycinać wszystko będziemy na takim laserze. Mamy jeszcze dodatkowo takie zabezpieczenie tutaj przeciwkurzowe. To jest taki wielki tutaj pokrowiec. Jego się tutaj odpina zamkiem. Zamek i później jak to się wszystko wycina, to można to po prostu zamknąć i ten całe opary i tak dalej nie lecą na pomieszczenie, bo mimo wszystko wycinanie bardzo, bardzo czuć. Więc warto takie coś mieć. Czyli w tym momencie taki wielki pokrowiec, dzięki któremu będziecie mogli sobie odprowadzić tutaj powietrze. Ja tutaj mam taką rurę. Ona tutaj idzie, o, za firanką. I w tym momencie, gdy włączam tutaj nawiew, to ja po prostu wystawiam to tutaj za okno i wszystkie opary idą na zewnątrz. Ops, otworzymy sobie. Wewnątrz jeszcze mamy dodatkowo, wcześniej tego nie mieliśmy, taką kratkę. Ta kratka jest świetna z tego względu, że ona ma tutaj też wymiary. Tutaj bardzo fajnie się na tym wycina, ponieważ to, co tniemy od dołu, się nie przypala przez te tutaj właśnie takie plastry miodu, które tutaj są. O, tak to wygląda. I w tym momencie, jak tniemy coś na laserze, to nie ma takiego problemu, że z dołu ten materiał nam się przypala. Ja mam tutaj laser marki, właśnie tutaj jak piszę MacPow, nie wiem jak to się dokładnie czyta. Tak to wygląda. Laser jest 10-watowy. Mógłby być mocniejszy, jeśli będziecie się zastanawiać kiedyś nad kupnem, to warto popatrzeć na mocniejszy bądź na 10 W. Te mniejsze mogą być za słabe do przecinania właśnie desek, a jak będziecie chcieli ich dużo ciąć, to będzie to po prostu długo trwało, bo tych przebiegów tego lasera ponownych będzie musić być po prostu dużo. Ok, tutaj już mam deskę, jest wszystko ustawione. Jeszcze warto robić sobie właśnie takie wzorniki na waszej maszynie i w tym momencie będziecie wiedzieć, jaką mocą, jaką szybkością najlepiej będzie wam cięło. Tutaj akurat jest grawerowanie, żebym zobaczył po prostu, jaki grawer u mnie jest najlepszy. Jeśli chodzi o cięcie, to mamy tutaj to w taki sposób, czyli takie gwiazdki, tutaj gdzie wypadły, to jest już przecięcie. Tutaj z tyłu widać, jak to idzie. I w tym momencie mam tutaj wartości, jak szybko i jaką moc lasera muszę sobie ustawić, aby przeciąć właśnie tej grubości deskę. A my teraz już startujemy i lecimy z wycinaniem. Jak widzicie, tutaj się dosyć
kopci, no nie, podczas tego wycinania. Teraz najlepiej jest to po prostu zamknąć, zasłonić tutaj tymi zasuwkami i zostawić tą maszynę, i w tym momencie cały ten zapach takiego palonego drewna zostanie wyrzucony na zewnątrz i będzie po prostu dalej pachnieć w pomieszczeniu. Także takie coś jak najbardziej świetne. Tak samo ta podstawka IZ, możecie działać i na przykład zrobić taki garaż jak ja. Wszystkie elementy mamy już wycięte. Tutaj mamy spód, plus tutaj dorobiłem jeszcze takie znaczki, które będą z boku przyklejone, jeden albo drugi, bo tutaj próbowałem jakby dwa razy, zobaczymy, który będzie lepiej wyglądać. Niki Auto. Tutaj mamy dach, tutaj mamy jeden bok z oknami, drugi bok z oknami, natomiast tutaj w tych oknach jeszcze zmieściłem od razu klamkę do drzwi. Tutaj mamy jakby front, same te drzwi i tutaj właśnie w tym miejscu będą te dwie klamki, no i tutaj tył garażu. Żeby zrobić ten projekt, potrzebowałem raz, dwa, trzy, cztery deski, na których to wyciąłem. Niestety nie udało mi się to jakoś bardziej zmieścić, żeby mniej tych desek po prostu zużyć. Ten garaż jest dosyć duży, więc właśnie cztery deski to tak idealnie wyszło. No i teraz jak zobaczycie, weźmiemy sobie tutaj ten front, wyciągniemy i tutaj na przykład spód. To tutaj nam powinno wszystko idealnie spasować z tym wycięciem. O, wszystko super leży, tak więc jestem w stanie go na razie na sucho poskładać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I zaraz zajmiemy się szlifowaniem tutaj niektórych elementów, no i malowaniem. Nasz poskładany garaż na sucho, na razie nieposklejany, wygląda tak. Jest po prostu genialny. Tutaj na górze mi wszystkie te zaplanowane zaczaski zadziałały i wszystkie się super spięły. Tak samo tutaj na dole. Wszystkie, które były w planie, wszystkie weszły. Idealnie tutaj to wszystko powchodziło, nie ma żadnych szczelin. Wszystko świetnie tutaj zlicowane. Jeszcze tutaj będziemy dorabiać te drzwi. Drzwi już tutaj mam przygotowane. Tak więc o, jak sobie wyciągniemy je, to tutaj w tym miejscu na zawiasie będą właśnie te dwoje drzwi, które Mikołaj będzie mógł otwierać. Mam nadzieję, że wytrzymają te zawiasy i będzie to trzymać. Natomiast już to wygląda super. Pamiętasz, jak robiliśmy ten garaż na komputerze? Pamiętasz? Będziesz miał swój garaż? Chodź, dam cię wyżej. A ty już chcesz przetestować? To dam, to tam. Tutaj to dam. Auto się tam zmieściło? No jeszcze nie jest, jeszcze go pomalujemy. Na jaki kolor? Żółty. Na żółty? Wcześniej mówiłeś na zielony. Zielony. No to świetnie. To co, spróbuję wjechać autkiem do garażu? Da się? Ale duży garaż. On nie pasuje auto. Jeszcze tutaj będą drzwi. No to są okna, no jak tędy ci wjedzie auto? Auto wjeżdża tędy. Z przodu będą jeszcze drzwi, będziesz tu mógł zmieścić duży aut. I będziesz musiał odśnieżać, Mikołaj, bo to prosty dach jest. Więc pamiętaj, jak nasypie śniegu, to trzeba odśnieżyć dach. Będziesz pamiętał? Nie, tu. Stolika. Na stoliku nie pada śnieg? Nie pada. Jakie tam autka włożysz do środka? Dwie. Dwa? Tak. Które? Dwie. Mam śrubę. Masz śrubę? Dobrze. Przyda nam się ta śruba. To co, powiedz tacie, że następną musi zrobić ci zjeżdżalnię albo taki parking. Wow. Co ty na to? To robimy. Mamy tutaj drzwi. Ja ci przyniosę drzwi, tylko one jeszcze... O, przepraszam. Muszą być jeszcze zamontowane, bo na razie ta ma tylko wycięte. Zobacz. No widzisz, będą takie drzwi. Będzie super? Z drzwiami fajniej? No. No, założymy drzwi. Założymy je, damy tutaj wszystkie zawiasy i będzie super. Drzwi muszą być, przecież no na tak, drzwi są najważniejsze. Garaż bez drzwi. Ja wiedziałem, że jest trochę niezadowolony, bo nie było drzwi. A myśmy projektowali z drzwiami, tak?
A tu dałem. A następnym razem zrobimy takie, że będą się tylko zaklikiwać na Magdes. O, to też było super. Nie? A tutaj Mikołaj jeszcze masz znaczek. Szyld. On będzie tutaj, tutaj z boku, tutaj nad oknem będzie. Wiesz co tu pisze? Miki Autoserwis. Garaż Mikiego byłby lepiej, nie? Tak. Plasa, plasa. Dobrze, to zrobimy ci garaż Mikiego. Garaż Mikiego. Będziemy teraz składać garaż. Mój? Twój garaż, tak. Autka. Na autka. Tylko będziemy musieli najpierw jeszcze tutaj zrobić szyby. Wiesz, bo, nie, bo tutaj jest teraz dziura, no nie? Musimy tak zrobić tutaj szyby. Mam szybę. Szyba jest. Szyba będzie z tego. Tak, tata ukroi. Tata ukroi. Małe. I tutaj popatrz. Wytniemy taki kawałek, żeby tu zrobić szybę. Mamy jedną szybę. Spróbujemy ją przykleić, co? Tak. Weźmiemy klej. Tutaj damy klej. Kleje ma. No, tylko kleju nie dotykaj, bo to jest bardzo mocny klej. Przyłożysz tą szybkę. Ktoś ci pomoże. Ja, to Mikołaja. Nie to Mikołaja. No, teraz razem szybkę przyłożymy. Chodź, trzymaj. Trzymaj, czekaj, czekaj, czekaj. O. Dobra. Szybka. Okej. Okay. Szybka. Szybko. Jest szyba. Widzisz? Widzisz, miał szybę. Jest szyba. Robimy drugą szybę? Tak. Tom? Tom, tak. Ja to tam. Dobrze. Dobrze. Czekaj. Razem. O, czekaj, to się przyłoży. Dobra. Jest. Ciach. Okej. Z drugiej strony mamy szybę. Dobrze, czyli mamy już tu szybę i tu szybę, ale tutaj jeszcze nie ma szyby. Robimy szybę kolejną. Kolejna szyba będzie tu. Klej. Klej tatuś tu ma koło siebie. Ale nie bierz kleju, kochanie. Dobra. Dziękuję za klej. I lecimy tutaj z klejem. Włączę? Nie włączaj. Popatrz. Mamy tutaj takie duże szyby. A. Jest szyba? Wow, ale duża szyba. Tu nie ma szybki. Tu nie ma szybki? Mhm. Musimy zrobić tutaj szybkę. Kleja, tatuś. Tatuś utnie kolejną szybę. Super, trzymaj klej. Trzymam. No, trzymam też. Potrzebuję okno. Połóż, żebym widział. Klej też. Dotąd. Klej zaraz będziemy brać. Teraz muszę tutaj uciąć. Co? Za długa ta szyba. O. Długa szyba, długa. Kleju. Długa szyba. Długa, no. Ja. Czekaj. Ja zaraz będziesz przyciskał, tylko tatuś tu położ, żebyś sobie palców nie pobrudził. Okej. Okay. Dobra. Nie ubrudził. Nie ubrudził. Jak? Ha! Świetna szyba. A my teraz potrzebujemy drzwi. Wiesz, gdzie są drzwi?
Nie tak. Weźmiemy drzwi. Dobrze. Bliżej na mnie. Bliżej ciebie, tak? Dobra. Ja autka taka. Ja proszę autko żółte. Proszę autko żółte. Ja tu tam. Teraz mamy takie bardzo małe zawiasy. Trzy ma. Damy trzy zawiasy takie. O, patrz, tak będzie wyglądać. Super, no nie? Ups. Jeszcze nie ruszaj. Jeszcze musimy to skleić. Podaj klej. Mikuś, podaj klej. Tam masz klej. Autka! Do autka dałeś napis? Świetnie. Damy tutaj kleju. Teraz uważaj, nie, bo żebyś nie wysypał, dobra? Nie wysypuj. Taki jest tyci ten zawias, co? Tak. Zapraszę śrubę. Zaraz. Proszę. Obierały. No zaraz je tutaj dokleimy, bo jeszcze potrzebujemy trzeci zawias, wiesz? Mam trzeci. Masz trzeci? Tak, patrz. No super, już wezmę od ciebie. Zrobię teraz? Tak. Śruba w później. Na razie zawiasiki. Ja kręcę śrubę. Teraz tatoś tu musi być precyzyjny. Gdzie? O. Mamy trzy zawiasy. Mam trzeci. Te jeszcze nie są. Sprawdź, czy działają te drzwi. Działają. Widzisz? Otwierały. Otwierają się. Musimy drugie tak samo zrobić, wiesz? Drugie z drugiej strony założymy. Robotas. Masz zawias? Dobra. To trzymaj zawias. Jest śrubę? To trzeba śrubę? Tak! Śrubę zaraz będziemy dawać. Na razie dajemy zawiasy. No, pokaż zawias. Ale to, będziesz miał fajny garść. O, brudny. Tu brudny. Brudne tam jest? Tutaj. Tatusiu, myję tala. I co? Działają? Sprawdź. Super. Działają. Żebyś nam łatwiej otwierało, potrzebujemy co? Klamkę, no nie? Ja klamkę. Klamkę. Pasuje? Czekaj, zobaczymy, czy będzie pasować. Tata. Jedna klamka i druga klamka, dobrze. Tata. Papierek. Zrobimy teraz klamkę. Ta klamka. Spadła ci? Tak. Teraz ją znajdziemy. Mamy? No pewnie mamy gumkę. No. Nie o taty. Gdzie jest druga klamka? Spadła ci? Tu jest. Klej, tata, Mikołaja też? Mikołaja też damy. Tylko teraz tata potrzebuje młotek. Gdzie? No właśnie, tata nie ma ze sobą młotka, musi zajść, żeby przybić te gwóźdki. Mam młota! To mam młota. No, podaj mi to. Młota też? Młota też. I teraz spróbujemy to przybić. Będzie takie proste, bo to jest strasznie małe. Tu zawina. Poczekaj. Jest łykie. Okej, mamy drzwi. Mamy drzwi. Mamy przybite wszystkie gwóźdki. To teraz składamy dalszą część garażu. Tutaj damy drzwi. Będą się otwierać. Super, no nie? Otwierają się, no. To teraz? Tylko musimy to i zamontować. Tutaj damy kleju. No. I drzwiczki będą ci się ruszać. Teraz damy tutaj trochę kleju, żeby to złączyć.
Teraz zamontujemy tutaj bok. Patrzcie, tu z szybą. Nie ma drzwi. No drzwi są tam z boku. Aha, my teraz zamontujemy to. Ktoś zaraz przyjdzie z nożykiem i ściągniemy farbę. Teraz tył garażu. Mamy wszystkie ściany. Czekaj, czekaj. I teraz musimy położyć dach. Tu. Tu pójdzie dach, tak. Och. To będzie super dach. Dobra, i teraz ten twój znak, tak? Teraz ten twój znak tutaj przyłączymy. Tutaj go chcesz? Tu może być? Tutaj? Chyba tutaj będzie dobrze, no nie? Może tak być? Czy wolisz tu? Tu. Tu? Tak. Dobra. Tu. To tutaj. Uwaga, łączymy znaka. Dobra. Otwierasz drzwi do garażu. Ale super ten garaż, ale tam możesz też włożyć klocka. Idziemy mamusi pokazać twój garaż nowy? Nie. Nie? Czemu? Włosy. Włosy suszy? To może mamę tutaj zawołamy, co? Tak. Hejo. Hejo. Wow, Mikołaj, ale ty masz super garaż. On ma okna. Ale trzadowy. Fajnie wyszedł, no nie? Rewelacja! Nawbijałem się tych gwoździ. A te zawiasy, no, te zawiasy wyglądają dobrze. Co? Super, tata, mama! Ale ładny masz garaż. A wiesz, co tu pisze? Miki Auto. Autoko. Tak. No. To pokaż, jak parkujesz do tego garażu. Ja afazę. Dobrze. Patrz, nawet takie duże by wjechało. Czy ja mogę sobie pospać w garażu? Nie, o, tak parkujesz wszystkie autka. Zobaczymy, czy takie duże autko też tu zaparkuje. Dobra. Jeszcze tam coś jest? Okej. Okay. Zmieściło się. Idealne na to autko. Ekstra. Naprawdę rewelacja ci to wyszło? Ja zamknę. Zamkniesz? Dobrze. Zamkniłem. I muszę tam dać jakąś blokadę od środka, bo wepcha te drzwi w końcu. Ale super. Klocek wiezie? I te szyby robią robotę, powiem ci. Tak. Tata! No nie wiem, zobaczymy zaraz. Coś przyjechało. Podziękowałeś tatusiowi? Buziaka jeszcze chyba nie. Mamie? O, no dziękuję. A tatusiowi, bo to tata zrobił.